Witamy widzów TV28. Moim Państwa gościem jest pan Leszek Mordarski, który nie tylko jest radnym miasta Limanowa, ale również od ponad 30 lat prowadzi zespół Konsonans. W tym roku zespół kończy 50 lat. 5 lat temu spotkaliśmy się z okazji wydania książki podsumowującej 45 lat funkcjonowania zespołu Konsonans, a teraz mamy okazję, aby porozmawiać o pozycji książkowej, która chyba o te 5 lat została jakby uzupełniona. Tak jest, jak powiedział pan redaktor, w tym roku obchodzimy jubileusz, złoty jubileusz, bo tak to się nazywa, 50-lecia zespołu Konsonans. Tak szybciutko minęły te 5 lat, naprawdę od 2015 roku, że na, jak to się mówi, człowiek się nie oglądnął, a tu już mamy rok 2020 i 50. rocznica powstania. Zespół jest ewenementem w skali kraju, można powiedzieć, ponieważ działa nieprzerwanie. Nie było takiego okresu, gdzie zawieszona by była działalność albo zaprzestana. Cały czas zespół rok w rok, dzień w dzień, miesiąc w miesiąc działa. I działa, można powiedzieć, z sukcesami. Oczywiście, że będą uroczystości. Serdecznie zapraszam wszystkich byłych członków, jak i obecnych, również pana redaktora, który był z nami 5 lat temu. I uroczystości wszystkie odbędą się 17 września w Zespole Szkół nr 1. Oczywiście wszystko będzie zależało również od rozwoju pandemii koronawirusa, na jaką skalę uroczystości nam to wszystko pozwoli. Miejmy jednak nadzieję, że uroczystości odbędą się tak, jak je planujemy, czyli o godzinie 13 odbędzie się uroczysta msza święta, natomiast po mszy świętej będzie takie spotkanie. Najpierw, powiedzmy sobie, uroczyste podsumowanie tych działalności, tych 50 lat, a z kolejnym punktem będą wspomnienia i jeszcze raz wspomnienia. Planujemy razem z komitetem organizacyjnym, który jak 5 lat temu był, tak jest i w tym roku, zaplanowaliśmy, że uroczystości będą troszeczkę inaczej przebiegać. Nie będzie już tylu koncertów, które były 5 lat temu, bo przypomnę, że 5 lat temu wystąpiło aż 17 grup. Natomiast w tym roku pragniemy ograniczyć to góra do 3. Wystąpią roczniki z lat 70., 80. Następnie liczymy na to, że dotrze do nas nasza absolwentka, dziś wybitna śpiewaczka operowa, pani doktor Jadwiga Postrożna, i zaśpiewa dla nas taki prawdziwy muzyczny repertuar, taką ucztę, żebyśmy mieli dla ducha i dla serca również, czyli jakieś być może pieśni operowe, a na jako trzeci punkt to by był występ tych, którzy są obecnie. Po tych występach byłoby takie właśnie miłe spotkanie po latach przy kawie, ciasteczku, herbatce. Panie Leszku, co w tej książce znajdziemy? W tej książce, jak zwykle, poprosiłem, tak jak i w poprzedniej, najpierw pana profesora doktora habilitowanego Józefa Szymona Wrońskiego o napisanie takiego wprowadzenia. Pan profesor jest specjalistą właśnie od kultury, od sztuki i przepiękny wstęp i wprowadzenie napisał mi tutaj. Podzieliłem ją później na kolejne etapy. To jest przypomnienie przeze mnie takie krótkie historii zespołu, ponieważ szerszą historię znajdziemy w opracowaniu z 45-lecia. I kolejnym punktem to były obchody, wspomnienie, właściwie takie z uroczystości 45-lecia. Wszystko tutaj znajduje się w tej książce. Jest to opisane, którzy goście byli, jak wyglądały te uroczystości, i taki krótki również jest tutaj zrobiony reportaż z tych grup, które wystąpiły. Mamy również taką ciekawostkę, ponieważ udało się z kilku albo nawet kilkunastu zdjęć zrobić
wspólną fotografię wszystkich uczestników 45-lecia. I ostatnim takim punktem tej książki tutaj to są dokładnie opisane lata 2015-2020. Całość podsumowała nasza pani dyrektor zespołu szkół numer 1, pani magister Joanna Rudek. I jak zwykle na końcu mamy umieszczoną listę wszystkich byłych i obecnych członków zespołu. Tutaj chciałbym również podziękować serdecznie wszystkim sponsorom. Nie jest to wydawnictwo tanie, dosyć sporo to kosztowało, ale mam wielu przyjaciół, wielu sponsorów, którzy wspomogli mnie w tym wszystkim i jestem im serdecznie, naprawdę serdecznie wdzięczny i dziękuję im niezmiernie za tą okazaną pomoc, że mogło się to wszystko ukazać. Można powiedzieć, że w tych dwóch książkach jest zawarte 50 lat istnienia zespołu Konsonans. Właśnie ostatnie pytanie, czasy się zmieniają, młodzież się zmienia. Ale do muzyki wracamy tak jak do korzeni. Ona opowiada o nas samych. Młodzież chętnie uczestniczy w tych wszystkich zajęciach? Bardzo chętnie. Mogę powiedzieć, że zespół szkół numer 1 to jest placówka, można powiedzieć, o poziomie technicznym, gdzie głównie są takie technika jak technikum budowlane, geodezyjne, weterynaryjne, no ekonomiczne przecież, również handlowe czy hotelarskie i jeszcze inne. Czyli młodzież właściwie ma zupełnie inne zawody. A proszę sobie wyobrazić, że wyszło wielu uczniów, którzy są dzisiaj zawodowymi muzykami, a kończyli technikum budowlane, czy handlowe, czy hotelarskie, jak powiedziałem przed chwilą. To są zawodowi muzycy, więc nastąpiła u nich w ciągu tych lat pobytu w szkole średniej, w tym uczestnictwie w zespole Konsonans, jakaś zmiana. Poczuli, że jednak chcą się rozwijać bardziej artystycznie. No, mamy również aktora Piotra Biedronia przecież w Teatrze Wybrzeże. I oni poczuli coś innego i nie wypełniają dzisiaj swojego zawodu, do którego zdeklarowali się przychodząc do zespołu szkół numer 1, ale dzisiaj to są artyści, wspaniali artyści. W takim razie dziękujemy za rozmowę, no i zachęcamy Państwa do sięgnięcia tej pozycji książkowej. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.